Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Toristy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale chciałabym zrobić pewną bardzo ważną rzecz. Mianowicie wrócimy na chwilę do kolonii. Mamy 24 punkty. Ja bym chciała nauczyć się lepiej walczyć bronią dwuręczną, to po pierwsze. A po drugie, chciałabym zrobić więcej mikstur siły. Więc w związku z tym od razu teraz zaczniemy naszą kochaną, piękną podróż. Najsampierw może byśmy się przenieśli do majątku ziemskiego. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dziwne, że ja tych gulaszów nie zjadłam. Byłam pewna, że to ogarnęliśmy, ale być może ja gdzieś po drodze wczytałam złego save'a, wiecie, bo zauważyłam, że właśnie taka jakaś głupia sytuacja się stała, że ja nie zapisałam sobie gry tam, gdzie trzeba i teraz bardzo jest dziwnie. Co ja chciałam zrobić? Podpiąć sobie majątek ziemski, może być pod dziesiątkę, nie przeszkadza mi. Witam. I teraz tak, jesteśmy u Korda, to jest pierwsza rzecz do zrobienia. Nauczymy się walczyć. Dobra, dobra, wiemy. 5. To rzeczywiście prawda. 10. Więcej się już chyba nie nauczę. Wróć. Ile mamy punktów nauki? 4 nam zostały. No to myślę, że chwilowo możemy te 4 punkty zostawić. Chyba tak. Chyba, że damy sobie, że było 84. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Może być i tak. Nie wiesz. Już. Dobra. To tutaj ogarnęliśmy sprawę. Pobiegniemy do Sagity, ponieważ ona sprzedaje jeszcze sztaw królewski oraz smoczy korzeń. A ja bym tych mikstur siły chciała narobić jak najwięcej, bo powoli chcę się przygotować już do ruszenia na orków wokół zamku, którzy tam oblegają to wszystko. No a niestety coś czuję, że sobie nie poradzę z aktualnym jeszcze tutaj ekwipunkiem, żeby to zrobić. A chciałabym już to zamknąć w tym 4 rozdziale, a nie przekładać na kolejne. Więc po prostu spróbujemy to ogarnąć, chociaż wiadomo, może się nie udać, ale warto spróbować. Czy ja dobrze biegnę? Chyba tak. Tak jest. Cudownie. Także odwiedzimy Sagitkę na sam początek. Ona sprzedaje na pewno szczaw królewski oraz smoczy korzeń. Nawet szczaw królewski, nie wiem czy dwóch nie sprzedaje przypadkiem, a ja szczawi królewskich potrzebuję strasznie dużo. Tak jest. Kupujemy oba i kupujemy smoczy korzeń. Ona ma od razu też stół alchemiczny, a ty masz menzurki, bo ja chyba nie mam. Jak powiem. Masz menzurki. Biorę od ciebie wszystkie. Bezdyskusyjnie. I będziemy robić potki. Mikstura siły. Powiem wam, że się cieszę, że już tutaj nam się zaczyna tak fajnie to wszystko układać. Jest 4 rozdział, a my naprawdę stoimy bardzo dobrze, powiem szczerze. Myślę, że nawet uda nam się zrobić jakąś miksturę prędkości, bo też by się nam przydała. Ewentualnie jakieś mikstury życia. Bo też w sumie mamy teraz na to jakieś tam składniki. Dobra, chyba jeszcze jedną będę mogła uważyć. Za mało składników. Dobra, to jeszcze tak, miksturę prędkości poproszę. Nie wiem, ile mam tych zębatych ziółek, ale myślę, że wystarczy nam na chociaż parę miksturek. I może jeszcze później weźmiemy sobie inne rzeczy. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zrobić to, co bym chciała zrobić. Mamy też zadanie z Urszakiem do dokończenia. Dobra, to chyba wystarczy, ale jeszcze może jakąś miksturę życia. Na przykład eliksir. Chociaż jeden, jak my w ogóle stoimy z podkami. No jeszcze jakbym jeden sobie zrobiła, to byłabym ucieszona.
Możemy iść na wyprawę, ale przede wszystkim mamy 107 siły i mamy do wypicia 5 eliksirów. Także róbmy to. 132 siły. To jest efekt, z którego jestem naprawdę bardzo dumna. I co? I myślę, że wracamy od razu do przełęczy Corinis. I spróbujemy dobiec do Górniczej Doliny. Ja bym tylko chciała się teraz nie pomylić, bo za każdym razem biegnę tą dłuższą drogą. Chciałabym teraz skręcić tutaj w bok. To było tutaj. Tak jest, akurat mi się skończyła mikstura, także łykniemy drugą. Żeby, wiecie, nie było żadnych przestojów. Rzadko tędy biegamy ostatnio. No, w ogóle zrobił się wieczór, także też fajnie by się było przespać. Nie wiem, czy ja na zamku powiedziałam... Tak, powiedziałam o ognistym smoku. Na pewno. Także chyba od razu pobiegniemy na lodowego, wydaje mi się. Tam nie powinniśmy odczuć tak nawet jakoś bardzo tego, że jest ciemno. No bo sami wiecie, jak tam jest wszędzie lód. Także myślę, że możemy pobiegać w taką porę dnia. No i zobaczymy, jak będzie nam szło teraz z jaszczuroludźmi. Mamy lepszego kryta, mamy więcej siły. No, może być już naprawdę fajnie. Może być fajnie. Powoli będę miała problemy z wydawaniem punktów nauki. Także chyba będziemy się uczyć skórowania i tego wszystkiego, mimo że nie potrzebuję. Ewentualnie będziemy dawać w manę, żeby odblokować na przykład deszcz ognia, bo to też nie jest głupi pomysł. Tak w sumie. Jestem ciekawa, jakie obrażenia robimy na elicie, ale na razie nie będę tego jeszcze sprawdzać. Bo nie mam za bardzo ochoty się mierzyć z elitą. No dobrze. Powoli przestaję cokolwiek widzieć. Ale teraz już powinno być lepiej. Zobaczymy, jak sobie poradzę ze smokiem. Mam nadzieję, że nie będzie sprawiał kłopotów. Jak coś, to mamy demona. Chociaż ja bym demona sobie zostawiła może. Myślałam też, czy demon nie pomoże mi właśnie tych orków wybijać, ale obawiam się, że demon jest na to za słaby. Ale to się dopiero okaże. Dobra. Jestem bardzo ciekawa, jak tam sobie radzi Silvio i Bulko. Mam nadzieję, że zginęli tam, tak szczerze mówiąc. I ciekawi mnie też, jakie obrażenia będą teraz na golemach. W ogóle na wszystkim. Aha, wy sobie stoicie tutaj po prostu na wejściu? Hej, ty! Co dalej? Cóż, obawiam się, że nie jest dobrze. Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz przodem, a ja za tobą. Czyżbyś się bał? Nonsens. Przestań bredzić, tylko prowadź. Nie będę odwalał za ciebie brudnej roboty. Tchórz! Serio? Dobra, sporo was tu. No i to są obrażenia, słuchajcie. Dobra, zabijemy wreszcie któregoś. Dobra, jak dla mnie w sumie spoko. Golem na dwa strzały jest. Fajnie. Zwój, i to właśnie chyba z golemem. Tu będzie szybkie wejście i wyjście, mi się wydaje. Dobra, z ognika chyba nic nie było. Nic tu nie ma. Dobra, jest ok. No i pięknie.
Kurde, naprawdę jeszcze się takim bogiem nie czułam nigdy w tej grze. No i już kolejny poziom. Tu jest ognik, jeszcze się na mnie nie piekli. Także dobrze. Okej, oni nic w sobie nie mają. Raczej zróbmy jakiś zapis. Taki, żeby był. I widzę, że jednak jest trochę ciemno. Okej. Dobra, do widzenia. Tam jest kolejny golem, tutaj jakiś ognik. Super. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Już nie mam mikstury prędkości. Ale szczerze mówiąc, nie potrzebuję jej. Nie wiem, czy tutaj nie było gdzieś łóżka. Było. Lekka ryba. Okej, to możemy coś znaleźć, widzę. Jakiś pierścień. Pytanie, czy to był jakiś pierścień stały? Może ochrony? Nie wiem. Mogę się tutaj kimać? Mogę. To świetnie. Nawet nie sądziłam, że będzie mi tak przyjemnie. Jest nawet jakieś winko? Kurde, te mieszki trzeba pootwierać, ale na razie nie narzekam na brak pieniędzy, dlatego są nieotwarte. Sporo alkoholu. Tu był ten golem. Ajajaj, dobra. Poczekamy, widzę. Okej, ja sobie poczekam, postoję. Da się z tego wyjść za chwilę. Ale on mnie troszeczkę poukłada. No, bezimienny. Dobra, bo ja nie mam całego dnia. Kolejna miksturka. To chyba była do many. Że ta. Dobra, napijmy się czegoś. Tak, wiecie, profilaktycznie. Kurde, powiem wam, że najbardziej właśnie chyba podoba mi się ten nowy obóz zawsze tutaj. A czemu to ciałko nie zniknęło? Nic tu nie ma. Nie mam pojęcia. Dobra, bo tutaj też jest fajne ekspowisko. W ogóle, no jak zauważyliście, my już znowu wybiliśmy kolejny poziom, także to też jest fajne. A może tutaj coś leży? Nie. Zapraszam. No i zapraszam też ciebie, kolego. Dałam się niepotrzebnie obić, bo wcisnęłam w złym momencie przycisk i niestety dostałam. Chodź, zapraszam cię. Hello. Ojej, dobra. Okej, i po sprawie. Dobrze, tutaj mamy to. Widzę, że zasypało. Tam na górę jakby się dało wejść, no nie? Może się da. To nie było drabiny? To ja może właśnie po to się tutaj dało wejść na górę? Wiecie, chcę zbadać każdy zakamarek tego miejsca, bo to jest naprawdę, wiecie, no... To jest fajna sprawa. Myślałam, że nigdzie tutaj nie zajdę, ale mogę wejść tu. Chyba. No
niestety chyba nie wejdziemy sobie. To trudno. To chodźmy jeszcze tutaj. No, atakujecie? Super. Ach, to, ten X-Pik, nie? Piękna rzecz. Dobra, więcej jeszcze ludzi, jakiś ognik. Tu mi się kojarzyło, że było więcej golemów w tej okolicy, ale nie widzę. Zauważyłam, że teraz... Tam jest golem! Jakim cudem? Nawet go tam nie zauważyłam wcześniej. Dobra. Tu są też jakieś tereny. Tu są golemy, widzę, porozstawiane. Całkiem solidnie. Na obrzeżach. Dobra, nie zdążył mnie zamrozić, także jesteśmy na plus. Tu są jakieś rośliny, jakieś rzeczy. Mikstura do leczenia. Może się przydać. No i tutaj niezbyt wiele, już nie będę tego zbierać. Tam coś leży przy tym golemiem. Tam są jakieś te... Dobra, no widzę, że całkiem bezpiecznie. Wiecie, to teraz to ciężko mnie czymś zagiąć. Okej, to chyba była bryła lodu. I goblinie jagody. Goblinich jagód nie potrzebuję. Tam byli tamci. Tu jest ten golem. Ty, ognik. No. Nareszcie. Tam jest kolejny ognik. No i dobra. Tutaj też bezpiecznie. Coś można tutaj też, widzę, znaleźć. Nawet jest jakiś kuferek. Tego się nie spodziewałam. Przecież myślałam, że kolejne te goblinie. Ale niekoniecznie. Lewo, nie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Nie. Prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, kolejny mieczyk pod zręczność, który już jest słaby na aktualny etap gry. Ale zawsze można go opchnąć komuś, sprzedać. Tam już widać gniazdo smoka chyba. Tu będzie sporo nasrane tego wszystkiego już pomału. Tam nie wejdę zbyt daleko. Dobra. Jakim cudem ja ominęłam tych jaszczuro ludzi? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tutaj fajnie, bo widać, jak ten wodospad zamarzł. Dobra, ty to mnie nie obchodź, gościu. Bo i tak ci to nic nie da. Tam jest kolejny golem. Tego się nie spodziewałam. Chyba, może tam się dało wejść na górę. Rzucaj sobie w dupę tym. Do widzenia. Zaraz sprawdzimy, czy tam da się wejść, bo nie pamiętam. Tylko najpierw jeszcze tutaj mamy ekipę. Sporo tych potworów, ale się cieszę, bo możemy tak szybko się ich pozbywać. Super. O kurde, dwa golemy na raz? Znaczy wiecie, to da się wygrać. Widzę, że czegoś pilnują fajnego chyba.
niedobrze. No, chyba mnie zdążą sklepać, wiecie? Nie wiem, chciałabym się ruszyć. Jakby mnie tak odmroziło, to by było super. Tam coś leży. Dobra, już damy radę. Dobra. Runa. Co to za runa? Chyba runa strachu albo lodowej strzały. Topór wojenny. Fajna broń pod zręczność. I tutaj widzę, że... Tak jakbym mogła wejść? Podejrzewam, że tam kompletnie niczego nie ma właśnie. Także może się tam pchać jednak nie będę. Wyleczymy się na pewno. I wchodzimy już tam do smoka tak naprawdę. Jak my stoimy z czasem, bo ja sobie tak biegam 20 minut, fajnie. Czyli dzisiaj wszystkie smoki będą na pewno ubite. Zebrałam? Chyba zebrałam. Zróbmy jakiegoś save'a. I chodźmy. Cieszę się. Naprawdę się cieszę. 10 punktów. Za niedługo już będziemy mieli też fulla w tej broni dwuręcznej w sumie. Nie wiem, czy 90 to nie jest maksimum. Dobra, rzucają się grupami. One potrafią akurat zrobić krzywdę w większej grupie. No. No i dobra. I zostało ich jeszcze chyba dwoje. Zapraszam. I do widzenia. Dobra, upewnijmy się pierwsze co, mamy Okoinosa na sobie. Jest dobrze. Mam nadzieję, że mnie tak od razu nie zagada, bo chciałabym jedną rzecz sprawdzić. Chociaż nie widzę nic. Najpierw go ograbimy. Jest ostrze burzy i to jest chyba ta sama broń, którą mam na sobie. Więc byśmy ją tutaj zdobyli, gdybym jej już nie miała. Ale będziemy mogli ją sobie też sprzedać. Najpierw sobie zbiorę skarby, a potem pokonam smoka, bo dlaczego by nie? Właśnie, tutaj jest smocze jajo. I z tego co wiem, jako łowca smoków będziemy szukać tych smoczych jaj później w kolonii. I jeszcze w 4. rozdziale. Także to jest też istotna rzecz, o której nie wiedziałam, bo jako paladyn zabijamy tych hersztów orkowych, a jako właśnie łowca smoków ogarniamy jaja. I tutaj możemy znaleźć wiadomość, to też jest rzecz, o której nie wiedziałam wcześniej, bo dowiedziałam się przez przypadek w sumie na Gothicpedii bodajże, wiadomość. Opuściliśmy obóz i zamierzamy udać się do samego centrum destrukcji. Może tam znajdziemy odpowiedzi, których szukaliśmy przez tyle lat. Jeden Adanos wie, dokąd zawiedzie nas ta ścieżka. Adanos niech będzie z nami, Saturas. To jest wiadomość, że magowie ognia sobie, magowie wody sobie gdzieś poleźli, dlatego ich tu nie ma. No i to jest takie chyba nawiązanie do Jarkendaru, można powiedzieć chyba. Tak jakby. Chociaż no tutaj jakby Jarkendaru nie ma. W ogóle te jaszczurze miecze, to po ile one się sprzedają, bo ja tego nie zbieram. Po 25. No takie orkowe, nawet niektóre są droższe, a niektóre są tańsze. Dopiję sobie kawę i ogarniemy smoka. Miejmy nadzieję, że pójdzie gładko, tylko chciałabym mieć full HP.
I na wszelki wypadek, na wszelki, podkreślam, przyszykujmy sobie demona. Jeżeli oczywiście mogę go używać. Za mało many o 10? To niedobrze. Ale jesteśmy łowcą smoków, poradzimy sobie. Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne, ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci, zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzonemu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz! Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię, odpowiedz na moje pytania. Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. Kim jesteś? Jestem Finkrek, pan lodu i śniegu, strażnik spotkania i ten, który zakończy twój nędzny żywot. Któremu bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie? Próżno się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie. On kazał nam tutaj przybyć. Wsłuchani w jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się jego wola. Gdzie znajdę twego pana? Jego skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irdorat. Tam go szukaj. Póki nie uda mu się przywrócić właściwego porządku świata, będzie tam spoczywał, pogrążony w zadumie. Daruj sobie szczegóły. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajduje ten dwór Irdorat. Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przezwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, a teraz ośmieszasz się własną niewiedzą. Jeśli nazwa Irdorat nic ci nie mówi, lepiej udaj się do swoich magów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów, by dźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. Okej. Władza oka nade mną dobiegła końca. Twój czas na tym świecie również. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzę. Podobno, że jest to najsilniejszy smok. Nie widzę. Nie widzę. O Jezu, ten kamienny mi najwięcej sprawił problemów. Pokonaliśmy, moi drodzy, ostatniego smoka. Co za tym idzie, wróćmy na zamek od razu. Bo tutaj już nic nas nie czeka. A ja do Sylwio nie mam zamiaru iść i mu niczego gadać. Bo nie wiem, czy by to cokolwiek w ogóle zmieniło. Dobra, no i co? Po wszystkich smokach Garond powinien być z nas zadowolony. Hagen, tym bardziej, jak już wrócimy. No. I wiadomo, ostatni smok. Pojawiło nam się też nowe zadanie, pan smoków konkretniej. To też będzie do ogarnięcia. Cześć, Garond. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Kto ci to powiedział? Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie? A więc zło zostało ostatecznie pokonane? Niestety nie. Pozostał jeszcze ich przywódca. Trzymam się. Ale czy to nie smoki dowodziły orkami? Tak, to prawda. Ale one też mają swojego władcę. Jego również musimy zgładzić. Ale ja nie mogę się stąd ruszyć. Muszę pilnować rudy, a dookoła kręcą się jeszcze ci przeklęci orkowie. Będziesz musiał sam się tym zająć. Nie mogę ci pomóc. Niech Inos macie w swojej opiece. No przecież. Jakże mogłoby być inaczej? Co tam, Oryk, powiesz? Jakieś wieści? Tak. Jesteś tu bohaterem. Pozbycie się smoków to niewątpliwie niełatwe zadanie. Jasne.
A Parsifal coś powie? Coś jeszcze? Ach. Nie. Tylko Orik nas uważa za bohaterów. To co, jeszcze byśmy ogarnęli chyba sprawę z panem smoków, no nie? By się tak przydało w sumie. Znaczy Jezus, urszakiem do przełęczy, no nie. To by się przydało tutaj wyjść właśnie, wiecie? Tylko ja się tak trochę cykam, bo moglibyśmy zrobić ważną rzecz, czyli spróbować się tych orków pozbyć z okolicy, ale ja się troszeczkę boję. Mianowicie boję się, że nie jestem dostatecznie do tego przygotowana. I myślę, że to się okaże już za moment. Tutaj możemy ich sobie zwabiać, oni mi... Nie wiem, czy zrobią jakąś większą krzywdę. Nie będą na mnie tutaj krzyczeć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jest idealny pomysł. Oni tutaj nie wejdą. Naprawdę? Czy ja tak przypieprzyłam tej elicie? O Jezu. Nie, to będzie prostsze niż myślałam. O, Biff do mnie wrócił. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle na ten temat. Cześć, Biff. Nie rozsypuj wszędzie złota. Lepiej daj je mnie. Dobrze. Co? Jak? Dobra, idź sobie. Niczego tu nie znajdę. Niestety nie udało się tak, jak chciałam tego zrobić, bo chciałam z nim iść na lodowego smoka, ale niestety mi zginął po drodze i znalazł się dopiero teraz. Ej, nie, wiecie co? Z tego, co ja widzę, to my na spokojnie sobie z tymi orkami damy radę. Jestem nic pod wrażeniem ma, trochę. Okej. Na spokojnie, dobrze. Przecież ta elita... Nie no, zrobiła mi coś tam. Nie mogę powiedzieć, że mi nic nie zrobiła. Tą elitą, jakbym się zajęła od razu, to... Dobra, odbiegniemy trochę, bo tam jakiś szaman przylazł. Dobra. Na luzie. Okej, czyli możemy tutaj wybijać tych orków, szczerze mówiąc. Niczego tu nie znajdę. Nie będzie to stanowić problemów. Wręcz przeciwnie. Będzie naprawdę wygodnie to robić. Szczególnie jakby właśnie sobie, wiecie, tak mikstury prędkości poodpalać, to możemy działać. Okej, tu się nic nie dzieje. To był szaman. Tą elitą najpierw. Mogę se chcieć, widzę. Okej. Trochę obrywam. Nie mogę powiedzieć, że nie obrywam, bo obrywam. I to strasznie. Ale jest nawet całkiem przyzwoicie. Wiadomo, że elitarni wojownicy w dużej mierze robią mi jakąś tam krzywdę. Niczego ale na ogół znajdę. Stoimy naprawdę bardzo dobrze z tym wszystkim.
Bełt. Tutaj te polne bestie wreszcie zgładzę. Jak nie wejdzie kryt, to jest bieda. Co my tu mamy? Skóra trolla tu była. I akwamaryn. Dobra, chodźmy ogarnąć sprawę z Hoszpakiem. Hoszpakiem? Nie, Urszakiem. I Hoszpakiem w sumie też trochę. Dobra, czyli już wiem, że kolejny odcinek poświęcimy jeszcze na wybijanie orków. I tutaj gdzieś powinien być w teorii Urszak, nie? A czemu tu są orkowie znowu? Dobra, bo się dałam niepotrzebnie. Dobra, bo tutaj teraz jest Urszak właśnie z nimi chyba. Tak. Krotok! Ja wiem, że ty był, gdzie zabili Hoszpak. Duży błąd, obcy człowiek. Widzę, że zająłeś tu jego miejsce. Od początku mną manipulowałeś. Twoja pozycja wśród orków jest wyższa, niż skłonny byłeś przyznać. Teraz jesteś niczym więcej jak narzędziem w rękach zła. Obcy dobrze mówi. Urszak zna teraz tylko nienawiść i zemsta. Urszak zobaczył błąd, że zaufał człowiek. Urszak żałuje, że pomógł zły człowiek i mówił mu przyjaciel. Obcy, iść już z doliny i przez przełęcz. Urszak nie może zabić obcy. Honor szamana nie pozwala teraz zabić. Następnym razem będziemy wrogi. Ty już lepiej iść. Ty iść. Wydawało mi się, że znowu będę musiała się z nim lać. Wygląda, że nie. Zadanie się wykonało, rozumiem. Tak jest. Dwa poziomy mam. Moglibyśmy mieć 92%. Jak stoimy z czasem? No moglibyśmy pobiec tam, wiecie? Może tak zróbmy. Wróćmy tam, gdzie nasze miejsce, że tak to się wyrażę. Czyli do przełęczy Górnicza Dolina. I wyjdźmy stąd. Bo szczerze mówiąc, możemy jeszcze tutaj wrócić, a chciałabym powiedzieć Hagenowi co i jak, bo to i tak nam nie zmieni rozdziału z tego, co pamiętam. Bo do zmiany rozdziału to jeszcze trochę. A przy okazji w tym... Tam, gdzie trzeba, to się przy okazji nauczymy pewnych rzeczy. Jednak jest rozdział 5, rozstanie. Wydawało mi się, że rozdział 5 jest później. To wiecie co? O której się zapisałam? Oczywiście się nie zapisałam. 16:38. Dobra, no to słowo się rzekło, rozdział nam się zmienił. A co się stanie, jak ja teraz tu wrócę? Tak po prostu. Przeciwnicy się pewnie jacyś odrodzą. Czy to coś złego w sumie? Chyba nie. Dobra, no zmienił nam się rozdział i już, i pies. Dobra. Ogarniemy w takim razie w 5 rozdziale kwestię zabijania tutaj ludzi. Ja bym tylko chciała jeszcze ogarnąć sprawy takie techniczne. Tylko, że tutaj by się przydało w takim wypadku po prostu pobić z luzem, bo z tego co pamiętam tutaj po drodze będziemy mieli orka. I tutaj się bardzo ważne rzeczy działy. I dobrze by było tego nie ominąć. Dlatego będziemy po prostu biec, a nie teleportować się od razu. No a skoro się zaczął rozdział 5, no to już w sumie jesteśmy niedaleko końca gry.
Ja bym w sumie mogła nawet tych orków nie wybijać, tak szczerze mówiąc. Dobra, czy tutaj się wydarzyło to, co miało się wydarzyć? Okej, odrodziły się potwory. Śmiesznie wyglądają topielce w towarzystwie owiec. Dobra. Fajnie, że się poodradzały rzeczy. I tutaj, z tego co pamiętam, się działa jakaś niezła rozpierducha. Nie? To kiedy to się dzieje? Ale dziwnie. Jezu, co tak klatkuje? Boże święty. Dobra, przy okazji skoczymy sobie tędy. Bo będę mogła oddać Basterowi rogi. Ale tutaj się coś dziwnego wydarzyło, bo z tego co mi coś świta, to był moment, że odbyła się tutaj... A może to w jakiejś modyfikacji było? Wiecie, mi się kojarzyło, że tutaj będą leżały ciała paladynów. Ale chyba mi się coś pokićkało. Może to było w jakimś modzie. Może na przykład w Velai, bo Velaia się podobno dzieje w takim jakimś momencie w miarę. To mnie wcale nie dziwi. Cześć, Buster. Hey, co myślisz? Lepiej walczyć? Mój kupiec wyjechał z miasta. Co to ma znaczyć? Nie żyje. Możesz zatrzymać rogi. Nie wiem, co z nimi teraz zrobić. Serio? Myślałam, że mogę mu odsprzedać te, które mam i dopiero później się quest zakończy. Jednak nie. Jednak popsułam chyba. Tak, jakby mnie to cokolwiek. Dobra, bo ja tutaj do Korda przyszłam, tak? Tak, przyszłam tutaj do Korda. Także ogarniemy kwestię Korda, ale rzeczami fabularnymi to się zajmiemy w kolejnym odcinku, żeby nie było. No i w międzyczasie też właśnie będę chciała tam wybić w tej górniczej dolinie tych orków. Myślę, że zrobimy to w jednym odcinku, ale to już później, niekoniecznie w kolejnym. Na razie chyba żadnych questów tutaj nie ma dla mnie. Muszę przeczytać też w solucji, jakie są zadania. Nic mnie już nie dziwi. Cześć, Kord. Hej. Weź mnie naucz. W końcu zmieni. Nie koniec, tylko naucz mnie walczyć. To było oczywiste. No. Broń dwuręczna, plus 5. Naprawdę w to wierzysz? Plus 5. Wymagasz ode mnie więcej. Dobra, 90 to jest maksimum. Już jestem. 90 to jest maksimum, więc dobijemy jeszcze 3 punkty. Nie mów, że o tym nie wiesz. No, mogę. Raz. Dwa. Trzy. To tylko już jest. Mamy 90, mamy 90. W związku z tym teraz możemy sobie wreszcie przeczytać tę księgę piękną, która mi daje plus 5 albo plus 10. Plus 5. No i mamy maksimum, już nikt mnie więcej nie nauczy, jeżeli o to chodzi. I teraz chcę sprawdzić jedną rzecz, mianowicie Torlof. Jakbym chciał uczyć się siły. Nie mogę cię już tego mówić. Okej, 90. Czyli 90 to też było maksimum. Czyli mamy już tutaj bohatera naprawdę wykokszonego w kosmos. I teraz pytanie, na co wydawać te punkty? Na nic. To jest najgorsze. Trzymać sobie na ewentualne bronie. A jak tam, Bennett? Czy ty możesz mnie nauczyć jakiejś nowej broni? O, tak w ogóle. Czy możesz coś zrobić ze smoczych jaj? Smocze jaja? Do licha, skąd je wytrzasnąłeś? Zabrałem je jaszczuro ludziom. Pokaż. Bardzo twardy materiał. Idealny do wykończenia zbroi. To znaczy, gdyby komuś udało się je rozbić. No to co? Chcesz? Jasne, dawaj.
Zapłacę powiedzmy 300 sztuk złota za każde jajo, które mi przyniesiesz. Naprawdę nie dam problem. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Zachowaj więc swoje złoto. Myślę, że je zatrzymam. Powiedz, jeśli zmienisz... Dobra, na razie nie chcemy. Chciałbym... Słuchaj, chcesz poznać... Okej. Duże magiczne ostrze na smoki. To jest chyba to, co chciałam. To jest chyba najlepsza broń, jaką mogę mieć. B... nie. Informacje. 5 bryłek rudy, 5 porcji smoczej krwi. Ile mam bryłek? Nie mam na pewno. Nie wiem, czym on się tak. Mam 4 bryłki. Kurde no. Gdzie ja mam teraz bryłkę znaleźć? Nie wiem, ale tego akurat i tak chciałam się nauczyć, także to mamy. No i okej, no i tak chyba zostawimy już to, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i myślę, że w kolejnym ogarniemy sprawę związaną z fabułą, czyli pójdziemy do Hagena powiedzieć mu, jaka jest sytuacja. Zobaczymy, co on powie dalej. Cóż, trzymajcie się i cześć.